wszystkich sympatyków, kibiców piłki nożnej. Jesteśmy po meczu Sarmacja Będzin, SKS Łagisza. Wynik meczu 3-1. Mili Państwo, mam przyjemność przedstawić naszego zawodnika, Kacper Szumski. Kacper, no bardzo proszę ocenić ten mecz, bo taki trochę nerwowy do samego końca. Wynik no niepewny, natomiast 3 punkty są. Fakt, że tutaj przypomnę, mili Państwo, są to pierwsze derby Będzina i Łagiszy w naszym powiecie. Także Kacper, bardzo proszę ocenić ten mecz. Krótki słowa. Ja myślę, że od początku mieliśmy pod kontrolą. Gdzieś tam w pierwszej połowie brakowało tego dołożenia w tej sytuacji. Łagisza na początku nie stawiała jakiegoś większego oporu, nie stwarzali sobie sytuacji. Gdzieś tam prawa strona, nasza lewa była gdzieś tam bardziej oblegana, no ale sobie dobrze z tym radziliśmy. No pogoda nie dopisywała, boisko przy takiej pogodzie wiadomo sprawiało problemy, ale gdzieś tam w drugiej połowie na początku ta pierwsza akcja brzydka góry dała nam prowadzenie na 1-0. I myślę, że to nam chodziło, też dało siły na kolejne akcje. Szybko pozwoliliśmy wynik spotkania do 2-0. No i gdzieś tam przestaliśmy później, zamiast podtrzymywać to i za czasem to przytrzymaliśmy, przespaliśmy pewien moment. Gdzieś tam Łagisza wróciła na 2-1. No i sprawa się nerwówka już. Kacper, a tak troszkę wracając do naszego klubu. A Kacper, a gdzie grałeś, jeśli można tak powiedzieć? Przed tym zaczynałem chwilkę w Czarnym Sosnowiec, potem od razu przyszedłem do Akademii Zagłębia Sosnowiec. Następnie byłem na wypożyczeniu w Szakowiance. Po Szakowiance byłem w wypożyczeniu na Grodźca. Z Grodźca przeszedłem do Ligi Małopolskiej IV, do MK Szczebini, skąd jestem na wypożyczeniu. No to miło nam, że tutaj do nas przyszedłeś. A Kacper, ty grasz na pozycji? Nominalnie jestem 6-8, ale gdzieś tutaj z trenerem po rozmowach zobaczył nową pozycję i aktualnie jestem półlewym stoperem, także myślę, że jak najbardziej. A Kacper, takie twoje dobre pozycje, że tak powiem, piłkarskie, co u ciebie lewa, prawa noga, jak tam w ogóle technicznie, jak się najlepiej czujesz? Na pewno gdzieś tam mam tą lewą nogę, to jest moja noga wiodąca, gdzieś tam z prawą też nie mam problemu. I tak lepiej się czuję w środku pola, jest to nowa pozycja, także uczę się jej. Także... A Kacper, jeśli można, to grałeś z naszymi jakimi zawodnikami? Nie. Kacper, a jak ci się po prostu tutaj u nas podoba? Podoba. Podoba się, atmosfera jest świetna w szatni, także naprawdę jest fajnie, chłopaki się cieszą, jak widać cały czas do przodu idziemy, uczymy się, już gdzieś tam powoli się dogrywamy, docieramy. I to ważne, że właśnie, że trzeba się dogrywać, tym bardziej, że mamy młody zespół, natomiast przypomnę, mili Państwo, że za tydzień gramy, gdzie Kacper? Cyklon Rogożnik. Natomiast mili Państwo, również doszliśmy już do półfinału Pucharu Polski i tak jak to było rok temu, gramy z Unią Strzemieszyce u nas 22 października o godzinie 15. Zapraszam wszystkich kibiców, sympatyków piłki nożnej. Natomiast Kacper, no powodzenia w Rogożniku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy na mecz. Dziękuję.